Od 2 tygodni mamy dosyć specyficzny układ pogody. Bardzo duże nasłonecznienie, takie jak dzisiaj, to widzimy, ale także bardzo duże spadki temperatury w okresie wieczornym. W zasadzie tuż po zachodzie słońca mamy do czynienia już z minusową temperaturą, która gdzieś tam w kulminacyjnym momencie sięga -10, nawet do -12 stopni Celsjusza. W połączeniu z niską wilgotnością powietrza mogliśmy zaobserwować efekt wysmalania roślin. I tak od początku marca, zamiast rośliny korzystać tak naprawdę z podanego azotu i regenerować, śmiało można powiedzieć, że no, nie mają takiej możliwości i na polach wygląda to naprawdę różnie. Znajdujemy się na platformie demonstracyjnej w Jakubowicach koło Namysłowa. Do dyspozycji mamy plantację pszenicy ozimej odmiany Depot wysianej w 2 terminach. Wczesnym, a powiedziałbym nawet bardzo wczesnym, jak na warunki południowej Polski, i terminie późniejszym siew po kukurydzy, tutaj po rzepaku. Wczesnym około połowy września. Tutaj został zasiany Depot w obsadzie 220 sztuk ziarniaków na metrze kwadratowym. Po mojej lewej stronie po kukurydzy 26 października, czyli ponad miesiąc różnicy w terminie siewu, co dobrze widać zarówno po tym, jak zakryta jest powierzchnia gleby, ale przede wszystkim jaka jest faza rozwojowa roślin, gdzie tutaj mamy pełnię krzewienia, bądź już rośliny dokrzewione, a tutaj po lewej stronie to krzewienie dopiero się rozpocznie. Jeżeli chodzi o potraktowanie do tej pory tej plantacji nawozami azotowymi, było realizowane one przez podanie RSM32. Jeżeli chodzi o plantację już tą wcześniej sianą, rozkrzewioną, został zastosowany RSM w ilości 40 kg czystego azotu na hektarze, po to, żeby odżywić, ale nie stymulować do dodatkowego krzewienia plantacji, która na dzisiaj ma 4 bądź nawet więcej rozkrzewień, co w zupełności wystarczy do osiągania rekordowych plonów. Jeżeli chodzi o tą część plantacji po lewej stronie po kukurydzy, późny siew, tutaj został zastosowany również RSM32 w ilości 70 kg czystego azotu na hektar, po to, żeby pobudzić te rośliny właśnie do krzewienia. Niezależnie od terminu siewu oraz podanej dawki azotu widzimy, że obie plantacje zareagowały na te ostatnie warunki pogodowe, które panują no, około od 2 tygodni. Widać wysmolenie czubków, widać zmiany kolorystyczne, charakterystyczne właśnie dla spadków temperatury i silnego nasłonecznienia i suchego powietrza. Mimo bardzo podobnej reakcji plantacji wcześnie sianej i późno sianej na panujące warunki, ich potrzeby co do dalszych zabiegów są różne. Jeżeli chodzi o plantację tą rozkrzewioną, przede wszystkim powinniśmy skupić się na uzupełnieniu podstawowych składników, fosfor i potas w celu regeneracji, a także zwrócić uwagę na zdrowotność samych roślin, którą na tej plantacji będziemy poprawiać poprzez zastosowanie 2 pierwiastków, miedzi i siarki. W zaleceniach będziemy proponować preparat Alfa Macro, zawierający przede wszystkim fosfor, potas i trochę azotu, i preparat Ion Blue, który będzie dostarczał roślinom miedź i siarkę w formie bioaktywnej i pracował nad stanem fitosanitarnym tejże plantacji. Plantację późno sianą również będziemy zasilać w formie dolisnej podstawowymi składnikami pokarmowymi, przede wszystkim fosforem, no i potasem, w celu wyciągnięcia jak najwyższego plonu, jak największych możliwości z tej plantacji. Musimy tutaj przypilnować elementu, jakim jest dokrzewianie. Pierwsze, co zrealizowaliśmy, to większe nawożenie azotowe, natomiast kolejnym krokiem będzie ukierunkowanie gospodarki hormonalnej roślin właśnie w kierunku dokrzewiania, tak aby przynajmniej dwa mocne rozkrzewienia tutaj się pojawiły i docelowa obsada około 700-800 kłosów na metrze kwadratowym. To będziemy realizować poprzez zastosowanie preparatu Alfa Macro, czyli nawożenia dolistnego fosforem, potasem i azotem oraz preparatem MaxiGrow, który właśnie będzie pracował nad gospodarką hormonalną roślin, zasilał w dodatkowe składniki organiczne, co pozwoli tak naprawdę roślinom właśnie na skuteczne dokrzewienie. Wszystkie planowane zabiegi nalistne powinniśmy wykonywać, kiedy temperatura, pogoda się bardziej ustabilizuje. W dzień już mamy fajną temperaturę, natomiast musimy omijać wieczorne przymrozki.